Cykliczna publikacja roku. Serdecznie witamy. No i właśnie tu mam problem, bo to jest trudne słowo. Bo zawsze się mówi, witamy naszych gości. Witamy gościnie. Joanna Kinowska. Weronika Kobylińska. Przepraszam, zawsze się... Kobylińska, tak jest. Kobylińska. Dziewczyny bardzo intensywnie pracowały przy tej i zeszłorocznej edycji, bo były połączone, a Jasia też jest, można powiedzieć, matką tego konkursu. Poważnie. Dobry wieczór. Będę prostować, prostować. Ten konkurs nie ma matki, bo ma tylko i wyłącznie ojca. Ojca założyciela, którym był Krzysztof Makowski. I Krzysiek został jakby, nie dość, że wymyślił ten konkurs, prowadził pierwsze edycje, to jeszcze jest teraz patronem tego konkursu i to jego, nagrodę jego imienia wręczamy co roku. Tak jest. Ale Asiu, od ilu lat pracujesz przy konkursie? No tej nowożytnej, że tak powiem, ery, tak. To ja. No, tak. Ale razem z fotofestiwalem i razem z Bukowem. Tak, razem. Tak jest. A ile już edycji było konkursu? Ja nie jestem dobra w matematyce. To mogło być... A kiedy wyszła ta książka o Wiśle Sputnika? To już tak z 10 lat, nie? To byśmy chyba pamiętali, że jest jakaś okrągła rocznica. No powiedzmy 9, dobra? Tak, przyjmijmy 9. No tak, tak, tak. To już kawał czasu. Okej, drogie panie, ja bym chciał najpierw tak troszeczkę podpytać i tak naprawdę dowiedzieć się od was czegoś więcej o książkach fotograficznych. To znaczy, po pierwsze, takie pytanie, że tak powiem, rozpoczynające na rozgrzewkę, czym dla was w ogóle jest książka fotograficzna jako medium? Inicjatorka podtrzymywania tradycji konkursu przekazała mi mikrofon. Dobry wieczór Państwu. Jest mi niesłychanie miło, że jako historyczka sztuki, która zasadniczo zajmuje się fotografiami archiwalnymi, dawnymi, vintage prints, zostałam dzisiaj zaproszona i że w ogóle Jasia zechciała taką perspektywę historyczno-sztuczną uwzględnić w ramach tegorocznej edycji konkursu. Ja usłyszałam od innego fotografa, że wystawa to jest taki miesiąc miodowy, a książka jest tym małżeństwem, czymś, co ma zostać na zawsze, na stałe. To z takim utopijnym, romantycznym trochę zacięciem, ale no niezaprzeczalnie dla mnie książka fotograficzna jest takim zamknięciem, przypieczętowaniem jakiegoś procesu, przemyśleniem na nowo, często czegoś, co trwało bardzo długo. Chociaż tegoroczna edycja podwójna pokazała, że te pandemiczne projekty niekiedy powstawały w bardzo szybkim tempie, że to była reakcja na bardzo szybka na aktualne wydarzenia. Więc dla mnie ja ogromnie cenię sobie, jeżeli studenci na przykład z którymi współpracuję w szkole filmowej w Łodzi, decydują się po jakimś czasie powrócić już jako absolwenci do swoich dawnych zdjęć, przemyśleć je na nowo i jednak opracować w formie książki, żeby to nie były tylko wystawy, tylko ekspozycje. Pięknie powiedziane. Bardzo ładna jest ta analogia, ale ja bym się pod tym chyba nie podpisała. To znaczy, jak dla mnie i wystawa, może bardziej jestem kuratorką wystaw, i wystawa, i książka, i nie wiem, strona internetowa, to gdzie się zdjęcia po prostu pojawiają. Czyli w albumie rodzinnym tak samo. To jest jedna z wersji zdarzeń. To jest pewnego rodzaju opowieść. Owszem, książka tak zostaje nam na zawsze, trudniej tam coś zrobić. Tak, zmiany, dokonać zmiany w samej książce, kiedy wyjdzie, to raczej się nie zdarza. Ale zawsze wymaga jakiegoś widza i zawsze jest, jakby ten widz jest w centrum uwagi, czy na wystawie, czy w książce, no to jest zawsze dla kogoś, jakaś wersja opowiadania po prostu historii zdjęciami. No tak, tych jakby interpretacji i podejść do samego medium książki fotograficznej jest bardzo wiele, ale faktycznie bardzo często mówi się o tym, że książka zostaje trochę na dłużej. No tak, tak się mówi. Ja jeszcze jedno faux pas popełniłem, bo oczywiście jest z nami Ania Pilawska-Sita. Witamy też serdecznie.
ten mój początek był tym razem bardzo chaotyczny, więc przepraszam. Okej, okay, dobra. Drogie panie, a może znowu zaczniemy teraz od Weroniki. Jakie role i jaką funkcję w ogóle może pełnić książka fotograficzna? W takim trochę, jakbyśmy sobie założyli taką perspektywę bardzo szeroką, nie tylko naszego świata fotograficznego, czy sztuki, czy jakby takich bardzo świadomych odbiorców, ale tak szerzej. Ja myślę, że co autor książki, to ta książka ma inną funkcję. W zeszłym roku, znaczy otwarcie wystawy było chyba w 2019, zamknięcie w 2020, była wystawa kuratorowana przez m.in. Adama Mazura, która pokazywała właśnie w perspektywie Europy Środkowo-Wschodniej historię i tradycje książek fotograficznych i tam było pięknie pokazane, no właśnie, to szerokie spektrum, czym ten obiekt, czym ten przedmiot jest. Tutaj mi się też jeszcze pozwolę sobie nawiązać do tego, co mówiła Jasia, że no niezbędny jest widz w tym odbiorze, prawda? Z tym, że jakby dla mnie właśnie ta różnica książki jest taka, że ja się czuję tutaj bardziej poprowadzona przez fotografa, że już on tak świadomie jakby konstruuje mi narrację, prawda? Mam wyraźne otwarcie z okładką, wyraźne jakby zasugerowanie, do jakiej podróży mnie zaprasza. Gdzie jednak na wystawie no nie zawsze jest tak, że otwieram drzwi na osi, od razu jakby widzę, nie wiem, jakieś kluczowe zdjęcie i że ta narracja jest taka po kolei jakoś usystematyzowana. A tutaj, no nawet jeżeli zacznę gdzieś od środka oglądać tą książkę, no to wiem, że to nie tak powinnam jednak ją oglądać. Chociaż jedna ze zwycięskich książek w ogóle nie ma takiej tradycyjnej konstrukcji. No więc mamy, jeszcze nawiązując do Adama Mazura i tej niesamowitej roboty, którą on robi, jeżeli chodzi o takie eksplorowanie historycznych fotoksiążek, no to tutaj przed chwilą leciała piosenka właśnie This is a Man's World, więc też jakby te fotoksiążki dawne bardzo dobrze nam pokazują ówczesne społeczeństwo, prawda? Jaką miały pozycję, rolę kobiety, jak reagowano na wydarzenia polityczne, prawda? Jak, nie wiem, cenzura funkcjonowała, więc myślę, że też jakby badanie przez różny pryzmat tych fotoksiążek jakby jest jak najbardziej na miejscu, jak najbardziej potrzebne. To był dopiero taki właściwie pierwszy przegląd, próba zderzenia fotoksiążek z różnych krajów, nie tylko z różnych okresów, więc myślę, że to jest jakiś taki obszar do badań jeszcze cały czas u nas chyba w polskim dyskursie nie przepracowany i otwarty na jakieś nowe odczytanie. Wiesz, znowuż będę się trzymać tego, że funkcje książek, czy funkcje wystaw tak samo, czy funkcje użytkowania fotografii, one się zmieniają i wszystkie znowuż opowiadają jedną w sumie historię. Po samych książkach nie da się opowiedzieć całości jakby sceny artystycznej danego czasu, tak? Że musisz mieć dodatkowe informacje, więc książka, ja ciągle się będę trzymać, mimo tego, że możemy trochę dłużej z nimi obcować, no bo z wystawami co? Będziemy obcować tylko z dokumentacją wystaw, tak? Chociaż teraz można już obcować w taki super, hyper sposób, tak? Że idziemy, bardzo to modne przez ostatnie półtora roku, wchodzimy na wystawę w sferze wirtualnej. Ale to jest tylko znowu fragment historii. Część. Może doprecyzuję swoje pytanie jeszcze o taką jedną kwestię, o którą chyba najbardziej mi chodziło. To znaczy o taką, czy książka ma takie predyspozycje przez to, że ona też jest jakby historycznie jakby zakorzeniona trochę inaczej w społeczeństwie jako rzecz. Czy ona, taka książka z obrazkami, książka fotograficzna, ona może trafić do szerszego grona odbiorców niż tylko świadomi odbiorcy sztuki? To ja zacznę teraz. Myślę sobie, że to jest bardzo smutna rzecz, o której trzeba powiedzieć. To znaczy, książki fotograficzne najczęściej są wydawane do 1000 egzemplarzy. Jak już jest 1000, to już jest w ogóle wow. 300 egzemplarzy, 500 egzemplarzy, kilka wersji językowych, więc ciągle mam wrażenie, poruszamy się w bańce, jakieś tu i teraz.
niewiele jest książek, które wychodzą poza tę bańkę. Tak naprawdę to bywają katalogi wystaw. Myślę, że robota, którą robi Dom Spotkań z Historią, jest tutaj dobrym przykładem. Książki ostatnio, ostatniej wystawa i właśnie katalog wystawy itd. No to wreszcie mamy taki, można powiedzieć, podręcznik do fotoreportażu. Którego nie było. Tak, tak. I tylko w ten sposób, mam wrażenie, możemy wyjść poza naszą bańkę tego właśnie opowiadania historii, bardzo często wsobnych, takich, no właśnie rozumianych przez takich jak my. No właśnie to wąsko środowisko. Dzięki za to słowo, tak. Takie, no które nie mają szans tak naprawdę być zrozumiane przez tak zwanego sąsiada, tak? Kogoś, kto nie obcuje z fotografią, a ewentualnie chodzi do galerii, tak? Chociażby ten element taki szerzej, żeby ta fotografia zaistniała w ogóle w tych sztukach plastycznych szerzej. To mi się wydaje, że to jest jeszcze długa droga przed nami. Ja niestety muszę się dołączyć do tej pesymistycznej dosyć diagnozy, bo niestety, tu powiem jakby z własnego doświadczenia dydaktycznego na Uniwersytecie Warszawskim, prawda, gdzie mamy historię sztuki, wydawałoby się, że no właśnie tutaj młodzi studenci i studentki akurat tej dyscypliny będą bardzo chętnie smakowali takie lektury fotograficzne, ale dla nich wizyta na przykład w Instytucie Fotografii Ford, kiedy jeszcze był otwarty i można było obejrzeć te fotoksiążki, to był szok poznawczy. To nie jest jakby taki produkt, który, bo mówimy tutaj o dotarciu do szerokiego grona odbiorców, no ale jeżeli nawet osoby zainteresowane sztuką w jakimś sensie, jakby patrzą na tą książkę i jej nie rozumieją i trzeba ich zachęcić, żeby eksplorowali taką lekturę, żeby wyszli jakoś ze swojej strefy komfortu, bo są zupełnie do czegoś innego przyzwyczajeni, no to niestety raczej to pokazuje, że naprawdę jest długa droga w sumie przed nami, przed środowiskiem, że właśnie za pomocą edukacji, warsztatów, spotkań, żeby jakoś oswoić ten temat, tak? Więc tutaj absolutnie zgadzam się właśnie z tym, co mówiłaś, że są potrzebne instytucje, które z tej bańki będą wychodziły z myślą po prostu o różnego typu odbiorcach. No i niestety nawet osoby jakoś tam tą sztuką zainteresowane, no nie mają jeszcze, nie wiem, narzędzi czy śmiałości, żeby z fotoksiążkami obcować. Wiecie co? Ja sobie tak myślę, że instytucje oczywiście jak najbardziej są też potrzebne, ale zdarzają się takie historie, gdzie sam pomysł i sprytne wykorzystanie czegoś pozwala na dotarcie do szerszego grona odbiorców. Piję tu na przykład do gazet Sputników, które teraz robili. Przecież to jest świetny przykład. Oni wykorzystali medium jakby po części artbooka, nazwijmy to, z wykorzystaniem gazety, okej, z wykorzystaniem, z designem, z treścią, bardzo konsekwentnie ułożonymi, wybranymi fotografiami i jakby to angażuje, tak? To trafia w punkt jakby, bo jest wtedy potrzebny, tak? Tak, bardzo dobry przykład, ale ja bym tutaj się totalnie upierała, że to nie jest książka. No, gdyby oni zrobili to w formie książki, no to trafilibyśmy w to samo miejsce, co reszta książek. To jest gazeta, którą można sobie rozłożyć, zrobić z tego plakat, zabrać, podkleić, nie wiem, na dyktę i pójść na demonstrację, powiesić w oknie, na balkonie. I już możesz to wykorzystać, przez to, że to jest właśnie takie chwilowe, tak? Jest to ta gazeta, nie przywiązujemy wagi do gazety, tak? Nie wkładamy w rameczkę raczej, tylko używamy. No ale gdyby to właśnie było na jakimś fancy papierze, dużej, ładnej, kolorowej, myślę, że nie spełniłoby tej funkcji, tak? Czyli właśnie znowuż, oni bardzo precyzyjnie wybrali medium, z jakim się, tak? Z czym wychodzą, jak te zdjęcia wracają na ulicę. Ale wydaje mi się, że to jest dobry sposób na to, żeby fotografia, design, jakby połączenie tego wszystkiego, z czego tak naprawdę składa się książkę i później z czego się czytają, to wykorzystanie takiej formy, chociażby jak gazeta, albo chociażby, nie wiem, jak zestaw pocztówek czasem, albo jakieś inne rzeczy, które przyzwyczajają trochę odbiorcę do tego typu oglądania zdjęć, czy odbioru historii jakiejś, czy przekazania jakiejś informacji,
to są ciekawe, ciekawe zabiegi i twory. Ja bym tu jeszcze dorzuciła wystawę na płotach. O, tak, też. Tylko muszą być tylko wystawy na płotach muszą być dobrze zrobione, no bo mówimy tutaj jeszcze jednak o jakości, prawda? Kiedy myślimy o kluczu, jaki się, nie wiem, by miał pojawić w kontekście tego konkursu Fotograficzna Publikacja Roku, nie ma jednego klucza, bo są bardzo różne historie, bardzo indywidualne jakby narracje, bardzo różne projekty, ale to, co je wszystkie jakby scala i łączy, to jest jakość, różnie jakby rozumiana, ale niezaprzeczalnie w tym wszystkim jest indywidualna wrażliwość i jakość, powiedziałam. Więc trzeba też uważać, prawda, że idąc ku potrzebie upowszechniania, edukacji, żeby tego wszystkiego nie spłaszczyć i nie zinfantylizować, prawda? Bo potem każdy pomyśli, że w sumie no, tą książkę to możemy wydać na byle jakim papierze, no ważne jest, żeby było jej dużo, żeby każdy ją dostał, żeby każdy mógł się z tą fotografią czy tam projektem zapoznać, a przecież to, do czego dążymy w ramach tego konkursu, jest właśnie mówienie, nie robimy byle jak, tak? Zwracamy uwagę na szczegóły, na detale, więc z taką ogromną dozą pieczołowitości, prawda? Jednak w ramach tego konkursu wszyscy jurorzy no, rozczulali się bardzo nad pewnymi detalami, bądź raz raziły jakieś pewne drobne rzeczy i krzyczeliśmy, ale gdyby tutaj czegoś małego nam zabrakło, prawda, to prawie się udało, więc to trzeba jakby wyważyć. Ja absolutnie nie jestem za tym, żeby sztuka alienowała, żeby była gdzieś bardzo wysoko w hierarchii i uciekała od codziennego odbiorcy. Tylko trzeba chyba znaleźć właśnie jakiś taki złoty środek, czy że jakby drugim torem, że poza książką, która jest pieczołowicie wydana na świetnym papierze, prawda, ma wspaniałą edycję, że drugim torem idziemy z tą edukacją, upowszechnianiem i używamy do tego trochę innych narzędzi. A w sumie, jeżeli dobrze pamiętam, to nie wiem, czy nie jednak gazeta była jakoś nominowana. A, ale to nie w ramach fotopublikacji roku, tylko na Fotopolis. Gazeta chyba pierwsza strajkowa była tam wymieniona w sumie jako fotoksiążka, była taka nominowana. Publikacja. Czy publikacja, tak. I właśnie wtedy ja też tak się jak Asia zastanawiałam, czy to na pewno jakby jest ta formuła, ale z drugiej strony bardzo się cieszę, że ten projekt został wyróżniony i dostrzeżony, bo jest to totalnie piękne przedsięwzięcie, bardzo ważne, bardzo potrzebne społecznie, które pokazuje fotografię w działaniu i za to jakby ogromnie Sputnika cenię. Wiecie co, ja się tak zastanawiam jeszcze nad jedną rzeczą, bo jest takie słowo album fotograficzny, nie? O to i teraz nikt nie chce zrobić albumu, nie? A wspomniany to był na przykład Adam Mazur i ten cykl wystaw, który się pojawia o książkach fotograficznych. Ja myślę, że część książek starszych, które tam się pojawiają, jednak ci, którzy je robili, by nazwali je albumami. Kiedyś się robiło albumy. One też inaczej trochę zaczynają działać po latach, nie? Znaczy, na pewno w obecnym jakby dyskursie i nomenklaturze niestety, prawda, fotobook, fotoksiążka jakby brzmi tak dowartościowująco. Tak jak mówimy, że coś jest awangardowe i nowoczesne, to siłą rzeczy jest to wartościujące pozytywnie i zawsze jakby powoduje, że jest wyżej hierarchii naszego zainteresowania też. Niemniej jakby teraz w ramach wystaw na przykład, zwłaszcza takich historycznych, wracamy do tego, że fotografia no, nie może być wyrwana z kontekstu. I coraz częściej przecież na przykład Joanna Kordiak w Zachęcie pokazuje właśnie stare albumy fotograficzne i jakby pokazuje, że to był ten pierwotny kontekst, tak? Że często te odbitki na papierze albumieniowym, cieniusieńkie, delikatne, wrażliwe, podatne na zniszczenia, przecież one nie figurowały sobie po prostu tak, tylko były naklejane na tekturkę i były w albumach. I fotografia wiktoriańska i zdjęcia Julii Margaret Cameron, przecież to są właśnie albumy. I absolutnie nie możemy tutaj deprecjonować tego zjawiska i nie wiem, jakoś podchodzić do tego, że to w związku z tym jest mniej jakoś wartościowe.
Absolutnie tak. No to były albumy, gdzie też jakby konstrukcja każdej z tych kart była bardzo przemyślana, tak? Zwłaszcza jak popatrzymy, że Julia Margaret Cameron często dedykowała konkretne albumy konkretnym osobom, więc stworzyła je z myślą o kimś wybranym, tak? O sobie na przykład najbliższego otoczenia, o swoim synu i tak dalej. I widać, jak ona posługuje się pewnym kluczem kompozycyjnym, ikonograficznym, jak zderza ze sobą jakby zdjęcia, no dokładnie w taki świadomy sposób, jak dzisiaj osoby, które oceniamy w ramach konkursu, prawda? Więc myślę, że to jest po prostu kwestia, no nie wiem, dzisiejszego słownictwa, które jakoś się tam upowszechniło. Ale nie wiem, no sam Adam Mazur swoją wystawę zatytułował Fotoblog, więc tak bardziej z fotobookiem się kojarzy niż z albumem, tak? Więc z drugiej strony nie wiem, czy jest jakaś taka cezura historyczna, kiedy możemy zacząć mówić, że tutaj tu są jeszcze albumy, a tu już są fotobooki. Nie wiem, może Asia ma jakąś odpowiedź. Zastanawiam się, na ile słowo album kojarzy się Państwu z takim albumem, o którym przed chwilą powiedziała Weronika, a albumem takim domowym, rodzinnym, a może jeszcze papier kredowy, twarda oprawa i nie wiem, kapliczki częstochowskie. To która z wersji? Widzę Państwo tak różnie, jak kiwacie głowami. Bo mi się wydaje właśnie, że szaloną zmianę zrobiły te... No znowuż szalone, przepraszam za powtórkę, wydawnictwa lat 90., kiedy wszyscy wydawali na potęgę, tak, pejzaże, zachody słońca, właśnie te kapliczki jakieś. I to wszystko zawsze na kredzie, zawsze twarda oprawa, lakierowana koniecznie. I jeszcze ta obwoluta też taka, no, na złoto i bogato. Kreda była zawsze synonimem luksusu. No widzisz. No i teraz zastanawiam się, na ile album to jest właśnie coś takiego, w takim, można powiedzieć, mniemaniu ogólnym. Jak rozmawiam często z osobami, które gdzieś tam myślą o wydaniu swojej własnej pracy w formie publikacji, specjalnie teraz nie używam słowa książka, album, to jakby nie myślą o słowie album, bo ten album od razu się kojarzy właśnie, że to będzie takie duże, wielkie. Ja nie mam pieniędzy na album, ja jeszcze chyba nie robię retrospektywy, nie? Ja chcę takie coś małego raczej, nie? Więc to chyba jednak będzie ta książka. A czy to się nazwie dalej fotobook, fotoksiążka, czy książka fotograficzna? Jakby to słowo album chyba zaczyna być takim może czymś pejoratywnym, po prostu takim czymś starszym, no gdzieś... Już cześć, dzięki. Już ten temat... Już bądźmy nowocześni, tak? To tak jak pomyślę sobie, że jeżeli myślimy o twórczości Edwarda Hartwiga, to ewidentnie mamy konkretną fotoksiążkę i mamy albumy, prawda? O Warszawie, prawda? Jednak gdzie jest pewien określony klucz doboru zdjęć, gdzie to było z określonego jednak dofinansowania, więc cel cały tutaj był zupełnie inny, więc jakby nawet patrząc na jednego autora widzę jakby te dwa pojęcia funkcjonujące. Myślicie, że istnieje coś w ogóle takiego, można by było to tak nazwać, że w Polsce istnieje jakikolwiek rynek książek fotograficznych, jakiś taki twór, grupa, nie wiem jak to nazwać. Tak zwane środowisko fotograficzne. Nie, to środowisko, wiemy, że istnieje, ale czy można nazwać już coś takiego, że nie wiem, będziemy mieli rynek wydawców komiksów, na przykład jakiś rynek fanów i osób związanych z komiksem, rynek, nie wiem, jeszcze czegoś tam innego, a czy książka w ogóle, czy, no i co z tą książką? Wiesz, ja bym chętnie odbiła to pytanie do ciebie, jednak Pixhouse. No. Wydawca, jak wy się czujecie jako... No właśnie my się nie do końca czujemy wydawcami. Aha, no i teraz, wracamy teraz tak do tego momentu, anarchia, że skoro wydawca nie czuje się do końca wydawcą, no nie? I możemy się zakręcić w kółko. Ja jestem bardziej odbiorcą, tak się czuję jednak, tak? Książek. I w tej mojej bańce, można powiedzieć, znajomych, gdzieś bliskich, są ludzie, którzy naprawdę kupują każdą książkę, jaka idzie, tak? Jak jest zbiórka, a bardzo często są zbiórki, takie dofinansowywanie wydruku, tak? Samej publikacji, zbiórki społeczne, to zawsze i nie tylko szerują, tylko widzę po prostu potem, okej, ci już kupili, nie? Ale to jest ciągle bardzo małe środowisko.
bardzo małe, więc trochę trudno mówić o rynku, jeżeli jest tego, wiesz, no właśnie po 300 sztuk. Mam jeszcze takie doświadczenie jedno, dzięki współpracy z Kasią Kubicką. Raz pojechałyśmy sprzedawać polskie książki w Paryżu. To brzmi śmiesznie. Wzięliśmy, po prostu zapakowałyśmy książki do auta. Kolega zawiózł. To było niesamowite, że nasze książki Polaków, tak, wzięliśmy tylko te, które miały wersję angielską, to jest dosyć istotne, więc bardzo wiele tytułów okazało się być niemożliwe do sprzedaży za granicą. I'm so sorry. No, możemy udawać, że jesteśmy takim wielkim jako kraj dostarczycielem książek jak Japończycy, ale chyba jednak ten polski tam by nie do końca, tak, zagrał. Natomiast ludzie przychodząc, tak zwani z zagranicy, przychodząc do naszego stoiska, patrzyli, dotykali wszystkiego, oglądali wszystko, ale tak naprawdę znali pojedyncze nazwiska. A niektórzy przychodzili i pytali: Rafał Milach, co macie? No my mamy czasem tak, że dostajemy maila skądś, nie wiem, z Niemiec, z Japonii albo skądś i nagle: ale super, nie słyszeliśmy nigdy, ale poprosimy tam, nie wiem, wszystkiego po jednym, bo jest super, nie? Jakby pod tym względem to tak działa, że... Ale ja myślę, że to nie jest polska specyfika, że książka fotograficzna, jakby można mówić o jakimś europejskim rynku może, tak, który jest większy, ale i tak nie duży. Światowym, to wystarczy też pojechać na parę tych festiwali książek albo nie książek, tam gdzie pojawiają się książki, i ciągle będą podobne osoby na tych festiwalach, nie? Czy wystawcy, czy nawet kupujący, nie? Często. No i zdecydowanie myślę, że rynek książek fotograficznych jest ciut mniejszy niż w ogóle, nie wiem, czy wydruków, kolekcjonerstwa, czy... No, dużo, dużo mniejszy niż na przykład pewno widzów fotografii. Bo widzów fotografii jest tak naprawdę najwięcej, bo fotografia jest najprostsza do zrozumienia. To nawet jest więcej niż sztuki współczesnej. Więcej niż, nie wiem, słuchaczy filharmonii i tak dalej, muzyki klasycznej, bo po prostu jest zrozumiała. Natomiast i tak schodzimy niżej i niżej i niżej, to jest tam na samym dole jest ten właśnie rynek, moim zdaniem, książek fotograficznych. Myślisz, że na samym dole? No co bardziej. Dobra, fotografia kolekcjonerska jeszcze niżej. Ale ja sobie tak myślę, bo jakby to nie jest może jakieś najświeższe wspomnienie, ale mam takie, w głowie mi się to kołacze, że kiedyś jak zaczynało się interesować fotografią, no to wiesz, pierwsze co uderzasz gdzieś, szukasz po księgarniach i tak dalej, i szukało się tej fotografii i nie było po prostu, nie? Czy teraz się coś zmieniło? Uważam, że nie. Wiesz, i słusznie, nie zmieniło, bo tak pamiętam też te czasy, że się chodziło do dużych sieci księgarskich, no. Tak? I tam był dział foto, i tam były te same wielkie nazwiska ze świata, i nie albo było polskich. Poradnik o czymś, tak, i podręczniki, i nie było polskich autorów. I to jest ta rzecz, którą teraz wrócę znowu do konkursu. Kiedy Krzysiek Makowski zaczął robić konkurs, miał tam 4 kategorie. Jedną z kategorii były podręczniki. Jak ten konkurs zaczęliśmy myśleć, żeby go zreaktywować, no to pierwsze co stwierdziliśmy, ale tak absolutnie na 3-4, ale bez podręczników. Bo okazuje się, że podręczniki, no to co, są podręczniki ze świata tłumaczone u nas i wydawane u nas po prostu. Nie ma tam żadnej nowej jakości. Komu dajemy nagrodę? Za co właściwie? Że przetłumaczyli i wydali na polski? W dobie jeszcze, w dodatku sytuacji takich, że jeżeli potrzebujecie coś wiedzieć o fotografii konkretnego, to nie bierzecie podręcznika, tylko wchodzicie na YouTube, wchodzicie, ja tak? Myślę, że wiele osób bierze podręcznik, ale teraz trochę już w innej formie, bo odpalę YouTube'a, który staje się podręcznikiem. No. Dokładnie, ale taki podręcznik do podstaw, czy jak sfotografować, nie wiem, świt, mgły i tak dalej, to raczej posłuchasz opinii. Nie, teraz wiesz, jak to działa, no. Wydaje mi się. Teraz to działa tak, że masz kanał na YouTubie, gdzie robisz poradniki, i później sprzedajesz książki z tymi poradnikami. Tak to działa. Ale rzeczywiście w tych wielkich księgarniach ciągle nie znajdziecie tego, co mamy na konkursach z edycji na edycję. Natomiast to, co się zmieniło, rzeczywiście zauważyłam,
Pamiętam, kiedy Krzysiek robił pierwszą edycję konkursu, to ja byłam taka zdziwiona, że w ogóle co tam będzie. Pojechałam, zobaczyłam te książki, które wygrały, i myślę, wow, dużo tego jest, nie? A to było jeszcze... Pamiętasz jakąś taką książkę z takiej edycji? Coś ci świta? Teraz, nie wiem, chyba Rodczenko się tam pojawił jako katalog wystawy z Muzeum Narodowego, ale mogę się mylić, tak? Ale to właśnie, bo tam były też katalogi wystaw. Mhm. To, co zostało też teraz na Paris Photo Aperture Prize, tak? Tam są teraz te katalogi. Często katalogi wystaw są po prostu fotobookiem, nie? Znaczy w sensie... Zawsze były, zawsze były gdzieś. Nie? No ale tym bardziej, jeżeli chodzi o fotografię. Natomiast kiedy reaktywowaliśmy ten konkurs, właściwie z pojedynczą czy podwójną kategorią, bo tam jeszcze walczyliśmy o miejsce self-publishingowych wydawnictw, czyli że małe rzeczy, które są no, własnym sumptem, bardzo często tak jednoosobowo robione, nie tylko ziny, ale po prostu małe self-publishingi, żeby miały swoje miejsce, a nie tylko te wielkie książki z wielkich wydawnictw. Ale okazało się, że tego jest po prostu mnóstwo, że Krzysiek zaczął robić ten konkurs no na przykład przed całym Sputnikiem, zanim Sputnik zaczął wydawać na czymś, na innym zupełnie poziomie. No i tak, to była dzika rewolucja, wydaje mi się. Może jeszcze tylko odnosząc się do tego pytania o rynek, znaczy ja nie wiem, czy może być rynek, jeżeli nie mamy konsumentów. Wracamy jakby trochę taka klamra do samego początku tego spotkania, kiedy padło pytanie, no właśnie, czy mamy odbiorców, czy społeczeństwo jest zainteresowane, jak do nich dotrzeć i tak dalej. No jeżeli no jesteśmy cały czas w wąskim kręgu, te same nazwiska się pojawiają w ramach tego konkursu, prawda? Te same osoby są zaangażowane, te same jednak wydawnictwa, tak? No to trudno mówić o jakimś takim rozszerzonym rynku, więc po prostu wydaje mi się, że chyba trzeba zacząć od takiej pracy u podstaw, tak? Chciałoby się powiedzieć, żeby te książki naprawdę miały szansę, tak? Więc ja w ogóle byłam poruszona podczas tej edycji bardzo głęboko, kiedy Joasia zaczęła wyciągać kolejne książki. Ja mówię, tyle tego dobra jest. Ja jestem naprawdę cały czas pełna podziwu, że właśnie te self-publishingi osiągają taką jakość, że to jest taki wysiłek jakby indywidualny, często właśnie pojedynczej osoby, autorki, która gdzieś walczy z tym materiałem w dobie COVID-u, różnych problemów, jakie mogą czyhać na artystę czy artystkę, prawda? Problemów finansowych, natury jakby konieczności pogodzenia tego projektu artystycznego z zupełnie innymi zobowiązaniami jakimiś tam. To jest dla mnie niesamowite, że okej, nie ma rynku, w sumie nie ma odbiorców, a wy robicie te książki, są naprawdę świetne, więc to jest dla mnie, że jest gdzieś tam światełko w tym tunelu, no bo tutaj tak pesymistycznie trochę podążyła ta dyskusja, więc no ja się jakby bardzo, bardzo cieszyłam i byłam wzruszona, że naprawdę mimo edycji takiej covidowej tyle tego dobra powstało. Wiecie co, ja sobie tak myślę, że to nie jest do końca tak, że nie ma odbiorców i na pewno ważna jest chyba gdzieś tam ta rola edukacyjna i ja bym taki trochę dysonans, to znaczy taki, że jeżeli jest się gdzieś na jakichś warsztatach, na przykład przyjeżdża się do grupy pasjonatów, często są takie, nie wiem czy kojarzycie, takie po prostu, na Śląsku jest to częste, są takie grupy fotograficzne, które tam sobie działają i na przykład przeprowadzi się jakieś warsztaty, przyjedzie się ze spotkaniem i tak dalej, to tam są osoby, które się żywo jakby interesują fotografią, ale bardzo często na swojej drodze gdzieś tam jeszcze nie miały okazji natknąć się na książkę. Albo nie wiedzą, co to w ogóle jest. Nie? Już pomijam jakby zawsze taką stałą grupę, która jest tylko sprzętem jakimś fotografii zainteresowana, bo to zawsze będzie i jest, no to jest też biznes, nie? Ale jakby pytanie jest takie, co można zrobić, jaką formę taką edukacyjną w ogóle można by było obrać,
czy są jakieś takie próby według was, czy są jakieś instytucje według was, które takie próby podejmują, żeby taką edukację wdrażać? No ja się już powiedziałabym, że już jest instytucją w jakimś sensie, tak? Dzięki temu, że jakby podjęła trud, jakby, że w ogóle ten konkurs funkcjonuje cały czas, że jest o nim mowa, że już to, no jest to pewien już prestiż, tak jakby uczestnictwo w tym konkursie, znalezienie się na tej shortliście, to już jest jakaś marka moim zdaniem. I samo to spotkanie, że ono krąży wokół tego konkursu, to Asiu, tutaj nie rumień się, ale uważam, że to jest jakby ogromne osiągnięcie twoje, że faktycznie dzięki temu, prawda, zwykły czytelnik Fotopolis, który zwykle czyta newsy po prostu o aktualnych jakichś tam projektach fotograficznych, dowiaduje się o tych książkach, tak? Więc to jest świetna rzecz. No tutaj znowu powtórzę nazwisko Adama Mazura, który zrobił wielki projekt badawczy i właśnie on skonsumował go w postaci ekspozycji. To jest był pewien taki mocny ślad, mocna obecność tego problemu, gdzie sporo osób się tym mogło zainteresować. To, co Asia mówiła, że jeżeli mamy coraz więcej osób zainteresowanych fotografią, fotografia jest przystępna i mamy coraz więcej jakby użytkowników, którzy są zainteresowani zwiedzaniem wystaw bardziej jakimś takim świadomym, no to ekspozycja też może być naprawdę fajnie ograna, ciekawie skuratorowana, mieć świetną scenografię, może mieć nawet selfie point, który powoduje, prawda, że to się upowszechnia, tak, siłą rzeczy, więc to jest świetne. Myślę, że mało paradoksalnie w szkolnictwie artystycznym jest mowy o fotoksiążkach. I nawet kiedy się robi kursy z historii fotografii i rozmawia się z osobami, które już z fotografią naprawdę sporo mają do czynienia, a się pyta o fotoksiążkę, kiedy była pierwsza, to są wielkie oczy, prawda? I jakieś tam fakty historyczne, że Talbot, że Anna Atkins, że to w jakimś sensie no, były publikacje, prawda, związane z fotografią, to jakby jest szokujące jakby w rozumieniu procesu, którym niby ci adepci się interesują, więc myślę, że brakuje takich zajęć, które faktycznie by się na tych fotoksiążkach koncentrowały. Sporadycznie są w programie uwzględniane zajęcia, gdzie studenci faktycznie próbują coś tam poprojektować, że wtedy mają jednak jakiegoś tutora, który pomaga im w tej edycji, oni wtedy w praktyce zaczynają rozumieć, jak to działa i tym samym zaczynają się interesować innymi książkami. Okej, to ja jednak zrobię jakiś research, chciałbym porównać swoją praktykę z innymi rozwiązaniami i wtedy dopiero na przykład idą do czytelni Instytutu Fotografii Ford, żeby zobaczyć książki, idą do Leica Gallery, zobaczyć książki na półce, prawda, no coś próbują, w Art Bookstore czasami może coś się trafi, że wtedy dopiero, kiedy są skonfrontowani z koniecznością samodzielnego ułożenia takiej narracji fotograficznej, książkowej, to dopiero wtedy zaczynają tego szukać. Ja myślę, że wcale nie jest aż tak źle. Po pierwsze oddam jeszcze kredyt absolutnie Fotofestiwalowi i Bukofowi, no bo razem robimy ten konkurs i właśnie i festiwal, Fotofestiwal i potem kolejne festiwale i TIFF, który zazwyczaj miał swoją wystawę książek. Dalej Show Off, nie wiem czy Państwo pamiętacie, kiedyś to były takie małe książeczki, tak? Do każdej wystawy była mała książeczka. Dzisiaj niektórzy autorzy to w ogóle białe kruki, tak? Zdobyć takiego Zbierskiego, zanim zaczął robić porządne książki. To jest rewelacja. Więc te książki zawsze istniały gdzieś na marginesie właśnie życia festiwalowego, tak mi się wydaje. Nie dorobiliśmy się jeszcze czegoś takiego, żeby był sam festiwal, tylko i wyłącznie książkowy. Natomiast jest, przepraszam, jeden, to się chyba nazywał Papiery, Katarzyna Legęć. Właśnie jest masa... 5 edycji X. Dobrze, X. Ale tak, dobra racja. Ale właśnie są takie inicjatywy, które też mam wrażenie bardzo dużo rozbił COVID. Bo akurat no, z książką musimy poobcować. No nie ma oglądania książek online. No po prostu, sorry, warsztatów z robienia książek online, no choćby się chciało, nie? Więc mam wrażenie, że dużo tych inicjatyw było. Była inicjatywa Paper Beatworks, wszystko co robi Zinateka, Krzysiek Orłowski. Nie wiem, czy jeszcze Janek Rogalo się zajmuje tymi książkami, ale właśnie Dziewczyny z Krakowa, Kasia Legęć, Kolekcja Wrzesińska przecież, tak? Jest tego mnóstwo, tylko gdzieś, ja wiem, czy to zostało gdzieś tak porządnie zmapowane, tak żeby
mieć taki przewodnik, potem chcesz robić książkę, to tutaj, tu masz pełną wiedzę. Na warsztaty z kolei, no znowu są warsztaty zrobienia zinów, warsztaty Sputnik zawsze robi, tak? Taką część na programie mentorskim poświęconym książkom. Więc one gdzieś są pokazywane jako alternatywa. Myślę, że tylko jest ten rozdźwięk pod tytułem zrobić zina czy porządną książkę. Bo porządną książkę, no to już są nakłady finansowe i tak dalej. A zin z kolei jest taki trochę jakby jeszcze niepoważny. I tu gdzieś tu może jest jakaś taka luka, wydaje mi się, bo inicjatyw jest totalnie mnóstwo, no tylko muszą wrócić, wydaje mi się. Tak, tak, tak. I muszą też przeżyć, a nie wszystkie pewnie przeżyją. Taka smutna prawda. Okej, dobra, wróćmy trochę do fotograficznej publikacji roku. Już trochę poznaliśmy genezę też jakby powstania tego konkursu. Opowiedziałaś nam, Asiu, też jakby o pierwszych edycjach, jak to było, te przewodniki, te podręczniki i tak dalej. A chciałem zapytać o taką rzecz, bo pewnie organizacja tego konkursu nie jest łatwa i jakby kompletowanie też jury nie jest łatwe i to są zawsze... Konkurs to jest zawsze też później wyniki tego konkursu, to po części też jest jakby praca i wrażliwość jury. Chciałem zapytać o taką rzecz. Czy często spada na was na przykład krytyka do organizacji takiego konkursu albo za wyniki? Komuś się coś nie podoba albo uważa, że coś było nie tak? No nie jesteśmy wielkim konkursem. Może ja jeszcze wrócę, zanim odpowiem na krytykę. Okej, to jest niesamowite, wydaje mi się, bo my jesteśmy konkursem naprawdę za uszy z dłoni prezesa. To jest konkurs, na którym, uwaga, się nic nie wygrywa. Naprawdę, to jest takie, to, nie wiem, honorowe. To jest super sprawa, także mimo tego, że tu nie ma nagród pieniężnych, jeszcze kiedyś staraniami znowu fotofestiwalu była paleta papieru na przykład jako nagroda. To jest konkret, nie? Możesz od razu robić następną publikację. A teraz wychodzi na to, że właściwie dostajesz chyba dyplom, statuetkę, tak? I tyle. Ale to, co możemy... Jakby to, co możemy robić, to właściwie to, że jeździmy z tymi książkami, promujemy, pokazujemy, wysyłamy na różne wystawy w różne miejsca i tak naprawdę pokazujemy, tak, gdzie sam autor nie pojedzie już na to tournée, tak, swoje z promocją, a pokazuje się gdzieś tam w jakiejś całości. Czy jest to proste? Dobór jury. Nie, nawet nie właśnie, dobór jury, wiesz co, bo razem, bo to teraz od któregoś momentu stwierdziliśmy, że inaczej. Jury zazwyczaj chcemy, żeby było różnorodne, to znaczy tak, potrzebujemy zawsze mieć projektanta, projektantkę, grafika, graficzkę. Kogoś, kto jakby reszta jurorów, powiedzmy, interesuje się fotografią albo kiedyś coś wydała, gdzieś jest właśnie z pola czy historii sztuki, historii fotografii, wydawcy, raczej wydawcy nie, ale nie wiem, krytyka, kuratora, gdzieś tam ten rewir taki organizacyjny, niekoniecznie bycie samym fotografem, fotografką, ale taka organizacja życia fotograficznego bardziej. I teraz pamiętam taką sytuację, kiedy jedna projektantka kiedyś na jury podeszła do książki bardzo znanej postaci fotograficznej i zrobiła tak. A temu to podziękujemy. A reszta jurorów zbyt takie, stój, to jest taka ważna postać. Są takie super zdjęcia. I co z tego? I odłożyła, że to było bardzo źle wydane. Dlatego bardzo nam zależy i naprawdę rok w rok to robimy. I to jest horrendalnie trudne, żeby mieć projektanta, projektantkę w jury. Dlaczego to jest takie trudne? Bo tych ludzi jest tak strasznie mało, którzy robią to dobrze, którzy rozumieją... nie wiem, szycie, klejenie, umieją się porozumieć w drukarni na przykład. Jest tak szalenie mało. I teraz, jeżeli zaprosimy takiego jurora, jurorkę, tak, projektanta, projektantkę, no to ta osoba nie może nic zgłosić do konkursu, tak, raczej nie wygrywa. Mhm. I tu jest problem. Czyli patrzymy na przykład, bardzo marzę o tym, żeby zaprosić Anię Nałęcką kiedyś do naszego konkursu, ale ona po prostu rok w rok wydaje taką ilość książek, które potem oglądacie rok w rok na wystawach
konkursowych, że to jest po prostu strasznie trudne, tak? No bo trzeba powiedzieć, Ania, to my cię bierzemy, ale w tym roku, sorry, nie możesz zagłosować na siebie. I właśnie, a teraz wracam do tej taką dużą pętlą trochę. Od pewnego czasu zapraszamy do bycia jurorem osoby, które wygrały poprzednie edycje. Czyli w przyszłym roku, mam nadzieję, będzie to Agnieszka Sejut, Państwo Sita i Marta Przybyło. Plus właśnie ktoś z organizacji życia fotograficznego, plus ktoś, kto projektuje książki. Raz nam się zdarzyła taka sytuacja, dosyć ona była trudna i spotkaliśmy się z dziką krytyką wtedy, która po utarczce, można powiedzieć, słownej w internecie przestała funkcjonować po właściwie dwóch dniach. Zdarzyła się taka sytuacja, że jeden z laureatów poprzedniej edycji miał rok w rok wydał książkę. Zasiadł w jury i jego książka się pojawiła na stole. Mamy już swoje, że tak powiem, zasady, Weronika może potwierdzić. Mamy takie bardzo ścisłe zasady, jeżeli ktoś jest zbyt bardzo związany z książką, która jest na obradach, to ma dwa rozwiązania. Albo oskarża swoją książkę. Zdarzyła się taka sytuacja, że ktoś krzyczał, że to w ogóle jest złe, nie róbcie nic tam z tą książką dalej. Albo wychodzi za drzwi, albo się nie odzywa, tak? To znaczy nie bierze udziału w głosowaniu. I oczywiście autor tej książki nie brał udziału w głosowaniu, nic nie powiedział na temat tej książki, natomiast reszta jurorów stwierdziła, że ta książka po prostu musi być na stole wśród publikacji, ale oczywiście dla wszystkich było też jasne, że nic nie wygrywa. Natomiast kiedy podaliśmy do publicznej wiadomości shortlistę, czyli właśnie wszystkie książki, które zobaczycie na wystawie, no to się zaczęło, że jak to jeden juror i jeden autor, to jak to jest możliwe. No ale ta krytyka była właśnie krótka i nam uzmysłowiła tyle, że musimy chyba jako organizatorzy trochę jaśniej komunikować pewne rzeczy, że nagrody będą później ogłoszone, a to, co mamy tutaj, to po prostu najlepsze książki wybrane przez to jury. Ale my właśnie staramy się, żeby to jury było zawsze takie branżowo zróżnicowane. No ja myślę, że to pewnie była niezręczna, gdzieś tam mogła być tak przez ludzi odebrana taka sytuacja, ale tu wracamy chyba znowu do tego clue, że to środowisko osób zajmujące się książką jest tak małe, że tego typu rzeczy później się zdarzają. Okej, a jeżeli, może Weronika teraz. Co definiuje na takim konkursie dobrą książkę? Myślę, że każdy z jurorów miał inny klucz, którym się posługiwał. No i tak, mieliśmy różne upodobania, różne preferencje. Była jedna książka, którą ja bardzo walczyłam, a nie miała żadnych szans i cały czas ją wspominam, że ja się to będzie zawsze bardzo bawiło. I jakby po prostu przez moją jakby wrażliwość bardzo do mnie przemawiały te zdjęcia, chociaż może po prostu ta forma nie miała szans, tak, na tym konkursie. Ale z drugiej strony jakby te finalne wybory, te trzy, które tutaj mamy ze sobą i w ogóle zapraszamy Państwa, bo tam wszystkie książki z shortlisty zostały wyłożone do obejrzenia, więc to zachęcamy, ale te trzy tutaj byliśmy bardzo zgodni. To znaczy tak, były różnice zdań, zażarta dyskusja, ale tylko przy takiej pierwszej selekcji na zasadzie co będzie na tej shortliście, ale te finalne wybory. No, myślę, że od początku byliśmy zgodni i tutaj, jeżeli chodzi o usytuowanie tych pierwszych miejsc, nie było jakichś płaczu i darcia szat, ani marytanów padających do stóp. Ja mogę tylko powiedzieć, że do mnie przemówiły takie historie bardzo intymne, więc ja mogę tylko opowiedzieć jakby co mnie jako jurorkę, jako historyczkę sztuki wzruszyło i co na pewno wiedziałam, że w razie czego będę walczyć. To znaczy takie intymne historie, bardzo
związane gdzieś z takim życiem intymnym, rodzinnym, prywatnym. Myślę, że to też taka była, intuicyjnie poszukiwaliśmy jakichś takich może odpowiedzi na COVID, czy jakoś takie, co było ucieczką, czy co było drogą, jakby jakąś taką próbą przepracowania, prawda, takich traum, jakichś takich covidowych, izolacji, ucieczki w samotność w dobie pandemii. Więc dlatego ja trzymam akurat książkę Marty Przybyło, bo tutaj przyznaję od razu z czystym sumieniem, że była to publikacja, która najbardziej mnie wzruszyła w całym tym zestawieniu. Ale zarówno jeżeli chodzi o tą właśnie formę taką graficzną, wizualną, niesamowicie przemyślaną, ale też po prostu ten dobór zdjęć, który jest taki poetycki i coś, co wydawało mi się, że jest niemożliwe, to znaczy jak dobrze zestawić zdjęcie czarno-białe z kolorem. Też to, że wydaje się, że kolor czerwony jest tak niesamowicie nasycony znaczeniami, symboliką, w dobie też strajków kobiet, prawda? Jakby ta czerwień była nieustannie u nas obecna w naszym dyskursie społecznym i politycznym. I wydawałoby się, że tą czerwień trudno jest ograć, trudno jest z nią wejść w dialog, trudno jest ją przepracować w książce, żeby ona nie była nachalna, żeby ona była ciekawa, żeby to była jakaś nowa jakość w tym. Więc mnie pod względem gry barwą, która tutaj jest bardzo subtelnie poprowadzona, tylko niekiedy, to są drobne takie akcenty, też jakby cały układ tej książki i właśnie to, że to jest taka intymna, prywatna opowieść kobieca, co od razu przyznaję, bardzo do mnie to przemówiło. I nawet nie wiedząc, kto to zrobił, co to może być, ja wyczuwałam, że tutaj jest taka jakaś kobieca aura w tym, więc no, przyznaję się, że to była taka harmonia, symfonia, która bardzo do mojej tej jakiejś wrażliwości przemówiła. Co ja mam powiedzieć? Ja jestem organizatorką tego konkursu, współorganizatorką. Ja odpowiadam właśnie za komfort pracy jurorów, za to, czy wszystkie książki, które zostały zgłoszone, przyszły, są na stole w odpowiedniej ilości. To ja. Dobra. Od trzech edycji to robię. Naprawdę nie jestem za bardzo już, można powiedzieć, umoczona w książkach. Za dużo było tam, nie wiem, znajomych książek, za dużo, nie wiem, tu tekst, a tam edycja, więc ja już naprawdę wycofałam się tylko do takiej pracy. Ja myślę, że to jest bardzo dobry moment, żebyśmy do nas zaprosili Anię też. Jeżeli dasz radę Aniu, to zapraszamy. Spokojnie. Po pierwsze, bardzo serdecznie gratulujemy jeszcze raz nagrody na fotograficznej publikacji roku Tobie i Michałowi. A po drugie, to myślę, że to jest fajny też moment, żebyś od siebie też powiedziała o waszej wietnamskiej książce parę słów. O! Najmłodszy uczestnik dyskusji w tym. Ja się bardzo cieszę, słychać mnie? Ja się bardzo cieszę, że ta książka teraz troszeczkę pojeździ, bo w sumie jej odbiór był bardzo mały. Tak? Jej odbiór był bardzo mały, także się bardzo cieszę, że dzięki tym festiwalom, o których mówiliście dzisiaj, ona sobie troszeczkę pojeździ, bo mi się wydaje, że, no, że znajdzie swoich odbiorców mimo wszystko. Zaskakujące było też, że dostaliśmy jakiś czas temu maila od jakiegoś człowieka, który pracuje na jakiejś platformie w Singapurze, że gdzieś ją dorwał i chciałby ją kupić, nie? Tak było, no to super, nie? No to w ogóle fajnie. No, także nie wiem, czy odpowiedziałam na pytanie, chyba nie. No, to może następny. No, to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo to była podwójna edycja fotograficznej publikacji roku i wasza książka wietnamska też już ma, no już taka dorosła jest, stała się, ma dwa lata. I chciałem zapytać, jak w ogóle tę historię odbierasz po czasie? Ale mówisz, tam są w sumie dwie historie. Jedna historia to jest ta, która nas spotkała, jeżeli chodzi o powstanie tej książki. A druga to jest historia, która się dzieje w tej książce. Jeżeli chodzi o tą pierwszą historię, no to
bardzo sobie do niej nostalgicznie podchodzę, no bo jednak to jest bardzo przyjemna historia. Zbierać materiały gdzieś na drugim końcu świata, po czym po powrocie robić x wersji, jak to faktycznie powinno zadziałać najlepiej, jak się da, żeby odbiór był taki, a nie inny, czyli tak naprawdę research na miejscu, powiedzmy, trwał 2,5 miesiąca, znaczy w Kuchi, no, miesiąc już w samym Kuchi, a projektowanie książki trwało ponad pół roku, nie? Także jakby w ogóle i tych wersji było, i wersji było, i było, i było, i było, a sama, a sam jakby początek tworzenia tego, sam jakby zalążek pomysłu powstał no lat temu, znaczy lat w porównaniu do powstania książki może 4 czy 5 wcześniej, jak ja w tym w Wietnamie po raz pierwszy sama byłam. I ten jakby sam temat mnie tak jakoś zafascynował, także to jest, no, czyli to jest ta historia o samym powstawaniu książki, a ta historia, która jest w książce, no to jakby jej odbiór u mnie się nie zmienił. Dalej ją otwieram i dalej czuję, że jest taka, jaka powinna być, nic bym w niej nie zmieniła. No. Fajnie. Ale to też chyba jest niespotykane. Znaczy przynajmniej ja tak mam, że jak ja coś zrobię, to później za jakiś czas mi się wydaje, że może trochę inaczej. To może to jest kwestia tego, że robiliśmy ją razem z Michałem. I to jest też tak, że jak ja czegoś nie byłam pewna, albo Michał nie był pewien, odpowiadaliśmy po prostu na tysiąc różnych sposobów. I jednak taka współpraca powoduje, że się, że jakby człowiek te rzeczy, do których ma wątpliwości, rozwiązuje dyskusją. I to jest fajne znaleźć taką drugą osobę, z którą po prostu można coś takiego zrobić. Dzięki, dziękujemy Ci bardzo i fajnie, że opowiedziałaś o tej perspektywie, bo to jest zawsze ciekawe z tej strony. Zapraszamy też do obejrzenia książki, może już ją znacie, może jeszcze nie. Także tak. Może jakieś pytanie mamy z sali. Nie mamy. Wszyscy piją piwo. Nikt nie chce pić. Dobrze. Okej, dobra, to zadam wam, w ogóle ja chciałem zaznaczyć bardzo mocno i wyraźnie, że w ogóle na tej edycji X-Printa, który nie jest festiwalem, ale jest X-Printem w tym roku, i w ogóle na tym spotkaniu zdecydowanie jest zaburzona perspektywa płci. Wszyscy to widzą? Tak, zgadza. Raz spotkała nas taka krytyka. Było takie zdjęcie. Ja bardzo bym poprosił, żeby zrobić teraz też drugie zdjęcie dla porównania. Bo kiedyś było tak, że siedzieliśmy, jedna kobieta tylko była w gronie panelistów. Teraz jest odwrotnie. Raz nie było, to ale, ja. Tak. No właśnie. No cóż, zrobić. Zmiany. Słuchajcie, ostatnie pytanie na koniec. Jaka jest przyszłość książek z obrazkami? Ale czemu książek z obrazkami? Ja lubię tak mówić. Dlaczego mówisz książka z obrazkami? Komu? Nie, ale ja nie lubię tego określenia. Jakoś mnie to strasznie drażni. Zwłaszcza fotografowie, zwłaszcza artyści. Ja tutaj nic nie zrobiłem, to taka jest książka z obrazkami. Mnie to jest strasznie. Więc tu bardzo mi się podobała postawa. Nic bym nie zmieniła, jest dokładnie tak, jakbym chciała. Jestem cały czas z tego dumna. To do mnie bardzo, bardzo przemawia ta narracja. Jeszcze może jakby odnosząc się tutaj do tej książki, to był taki drugi trend. Jeżeli chodzi też o to pytanie jakby o przyszłość, to dla mnie było piękne, że obok tych intymnych takich historii indywidualnych, bardzo osobistych, no jest taki trend mocny właśnie artystów, researcherów. No więc ja siłą rzeczy ze względu na moją profesję też jakby ogromnie podziwiam, że można połączyć
problem badawczy i problem artystyczny. I to jest dla mnie jakaś taka przyszłość, nie wiem, może nauki w ogóle, tego jak należy właśnie uprawiać w sposób, który jest ciekawy, przystępny, wizualnie niesamowity, który jest wciągający. Więc tutaj dużo było książek faktycznie na shortliście, prawda, które były... Tutaj padło, że te katalogi wystaw, tak? Te dzisiejsze katalogi wystaw, a to, co się działo wśród katalogów, nie wiem, 10 lat temu, to jest niebo i ziemia. To jest dla mnie super i bardzo mnie to cieszy, że już teraz to nie jest tylko po prostu wykaz jakichś archiwaliów, suchy, nieinteresujący, inwentaryzacja, ale że te rzeczy się spotykają. Ten język wizualny, plastyczny, przemyślany, wyrafinowany z badaniem, że wreszcie to wszystko zaczyna być interdyscyplinarne, że spotyka się ten historyk sztuki z fotografem i historyk sztuki mówi, nie, to nie jest książka z obrazkami, ale z kolei fotograf mi mówi, ja słuchaj, bo ja tu mam taki świetny pomysł i ja jestem zachwycona. Więc jeżeli chodzi o tą przyszłość, to bardzo bym chciała, żeby ta przyszłość tak wyglądała, więc bardzo, bardzo gorąco gratuluję i bardzo mnie to cieszy, że właśnie fotografowie wychodzą z takiej kliszy, że on idzie z aparatem i coś sfotografuje, ale że jest takie bardzo wnikliwe analizowanie kontekstu, przeszłości, no właśnie, że to jest taka niesamowita podróż i mapowanie, tak? To pojęcie się dzisiaj pojawiło i w kontekście tej książki myślę, że to świetnie gra. Więc ja widzę przyszłość w sposób świetlany, tylko potrzebujemy tego rynku, ale to już, to nie wiem, może Asia widzi tu jakąś receptę na to. Ja bym chciała sobie pomarzyć i się mogę w ten sposób odpowiedzieć na twoje pytanie. Więc chciałabym bardzo, znaczy, bo tak będzie dobrze, nie jestem pewna. Chciałabym, żeby fotografowie mogli wydawać, fotografowie, fotografki, twórcy, twórczynie, wydawać w większych nakładach, mieć więcej możliwości, tak naprawdę na szaleństwa. Mam na myśli też szaleństwa, ale też takie więcej zaufania do siebie, do tego, co się chce, do wyciągania ręki po pomoc do ludzi, którzy są. Żeby było więcej projektantów i projektantek, osób, które przygotowują zdjęcia do druku, więcej drukarni, które mogłyby to po prostu dobrze zrobić, introligatorów i tak dalej. Coraz gorzej. Tak, ale paradoksalnie ciągle myślę, że będzie lepiej. Więc żebyśmy mieli więcej możliwości. Życzę sobie takiej sytuacji chyba wszystkim wam, jako twórcom, ale także i odbiorcom, żeby instytucje więcej wiary pokładały w to, co autor ma do powiedzenia. Mam na myśli takie sytuacje, które raz na jakiś czas się zdarzają, że jakaś instytucja wymyśla, dobra, dajmy pieniądze, tu niech robi książkę, albo ewentualnie artysta przychodzi, mówi, dajcie mi kasę, tu będzie super rzecz. Ja nie chcę wystawy, tylko chcę książkę. I potem zawsze ta instytucja, wiecie, musi dać list dyrektora na początek, albo jeszcze musi dać logo sponsora na trzeciej okładce, albo musi stwierdzić, nie, no same zdjęcia, kto to przeczyta, to dajmy tekst naukowy. A taki naukowy, taki au, bibliografii więcej niż, tak? I to jest takie, gdzie jest ta autorskość wtedy? Albo tekst kuratorski. I wtedy, tak, też nie wiesz, gdzie jest tłumaczenie. Właśnie więcej, żeby było więcej możliwości tego głosu twórczego. Tego życzę, bo odbiorcy chcą tego słuchać. I tak jak się śmiejemy z tych tekstów kuratorskich, z tych tekstów naukowych, to znaczy chcemy tego samego, tak? Chcemy mieć tą twórczość, a nie jakieś przeszkadzajki po drodze. I po prostu myślę, że tego będzie dużo więcej. I chciałabym, tak jak może inaczej, próbowałam zdobyć, w końcu mi się udało, ale już znajomym się nie udało, zdobyć jeden album z pierwszego wydania Antoine d'Agata Wirus. Uważam, że to jest książka, po prostu wszystko, co jest powiedziane o tym wirusie i pandemii jest w tej książce. Mi się udało tę książkę zdobyć, a ona się rozeszła, jak nie przemawiając, koncert rockowy na jakimś wielkim stadionie. Tania nie była, ale tak o, na raz, nie? Że wyprzedane. I tego życzę wszystkim twórcom i wydawcom. Niech to tak będzie. Tym miłym akcentem. Bardzo serdecznie dziękujemy. Ja myślę, że drogie panie, drodzy państwo, wielkie brawa. Dziękuję wam za... Chodźmy oglądać książkę.
Tak, dziękuję wam za przybycie. Dzięki. Jeżeli macie ochotę, zapraszamy do zapoznania się z książkami. Zapraszamy też na kolejne spotkanie 9 września. Do zobaczenia. Cześć.